Problemem będzie osądzenie sprawcy wypadku, do którego doszło pod koniec pierwszej dekady października w Sztabinie. Życie straciła w nim zaledwie 15-letnia dziewczyna. Około 7 rano nastolatka zmierzała wzdłuż drogi wiodącej przez miasteczko do przystanku autobusowego. Jak w każdy zwykły dzień miała dojechać do Augustowa do szkoły. Niestety do szkoły ani do przystanku nie dotarła. Na przejściu dla pieszych uderzyła w nią ciężarówka z cysterną. Odniesione obrażenia głowy sprawiły, że zmarła na miejscu. Przeprowadzone śledztwo pozwoliło na dość szczegółowe ustalenie przebiegu tragicznego zdarzenia. Nastoletnia piesza przemieszczała się w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami. To kierowca cysterny nie zachował się w sposób właściwy. Nie zachował należytej ostrożności i złamał przepisy nakazujące mu zatrzymanie się przed przejściem i przepuszczenie pieszej. Ciężarówką kierował 55-letni obywatel Białorusi, który po zdarzeniu został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutu prokurator zatrzymał mężczyźnie prawo jazdy i wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego sankcji w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku i Białorusin został zwolniony z aresztu. Prowadzący sprawę śledczy złożył do Suwalskiego Sądu Okręgowego zażalenie, ale osiągnął wynik zaledwie połowiczy. Sędzia zażalenie uwzględnił, ale podejrzany zniknął. Nie pomógł też list gończy. Wszystko wskazuje na to, że obcokrajowiec przebywa za granicą. Akt oskarżenia w sprawie tego wypadku trafił do Augustowskiego Sądu Rejonowego. Oskarżonemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Tylko raczej trudno się spodziewać, że oskarżony pojawi się w Polsce.